Piotruś Pan w ogrodach kensingtońskich, Peter Pan in Kensington Gardens, to książka, która została opublikowana w 1906 roku. Dwa lata potem, jak na deskach londyńskiego teatru wielki sukces odniosła sztuka o Piotrusiu Panie, Peter Pan or The Boy Who Didn't Grow Up. Jest to opowieść, która rozpoczyna się od mapy i od przechadzki po ogrodach kensingtońskich, gdzie razem z dziecięcym bohaterem i dorosłym narratorem wędrujemy po londyńskim parku. Jest to moment, kiedy poznajemy Piotrusia Pana jako bardzo małe dziecko, które uciekło od bycia człowiekiem, wróciło do ogrodów kensingtońskich, by żyć wśród wróżek, elfów i ptaków. Zanim bowiem Piotruś zamieszkał na Nibelandii, zanim zdarzyły się wszystkie cudowne przygody w Lagunie Syren, walka z piratami i z kapitanem Hakiem, Piotruś żył właśnie w ogrodach kensingtońskich. Tutaj przeżywał swoje pierwsze przygody, tutaj poznał też swoją pierwszą miłość i tutaj możemy go lepiej poznać.